Dzień dobry. Fascynujący fascynator. Mówi dzień dobry. Taki piękny fascynator, zrobiłam na specjalne oczywiście zamówienie dla pani, która idzie na ślub córki. Chciała w takich kolorach właśnie taki, ona ma taką srebrną sukienkę z takim pudrowym różem, więc coś takiego, kolory są przepiękne, są takie delikatne naprawdę. Oczywiście taki fascynator możesz ubrać na rodzinną jakąś imprezę, na obiad rodzinny, na komunię, na ślub, na chrzest, na różne wydarzenia, nawet na rozwód. Teraz są też takie imprezy, więc na wyścigi konne, więc jeżeli masz chęć i ochotę, to takie fascynatory oczywiście w różnych kolorach i kształtach, co tylko to sobie życzysz, tutaj w salonie kapeluszy zamówisz. Pokażę Wam jeszcze dwa, ponieważ zrobiłam Pani trzy do wyboru, ponieważ stwierdziłam, że fajnie, jak będę miała tutaj w salonie kapeluszy jakieś coś do pokazania, więc coś tutaj na pewno z nich zostanie, jeśli będziecie chcieli. Pokażę Wam jeszcze dwa. Też oczywiście w tych samych kolorach, bo to dla Pani, tylko chciałam, żeby miała po prostu wybór, żeby sobie coś wybrała. Ten jest taki cały srebrny tutaj, cały taki jasny popiel srebrny z takim, jak widzicie tutaj, z taką kwiatuszkiem. Następny fascynator, który ma, jest tutaj z tej strony taki srebrny, popielaty taki, a tutaj różowy z tej strony, dwustronny. Też troszkę inną ma ozdobę. Wygląda on w ten sposób. Też bardzo fajne kolory, takie delikatne, świetne. Także taki fascynator. Jeżeli chodzi o fascynatory, na którą stronę się je zakłada, oczywiście można je przemienić na drugą, ale no jest taka zasada, że kobiety jednak ozdobę głowy powinny nosić po prawej stronie, ponieważ no, według tego powiedzenia chociażby lewa dla jednego, prawa dla każdego, po lewej stronie mamy partnera, prawą ręką się witamy i po prawej stronie nas oglądają. Natomiast mężczyźni odwrotnie mają wykończenie kapelusza po lewej stronie. Więc jeżeli, zobaczcie, niby jak się ma przedziałek z tej strony, to powinno się nosić na drugą stronę ten fascynator. No niby można też, oczywiście tutaj wtedy jest ładniejsza fryzura. Także można go zrobić na drugą stronę, oczywiście jeżeli ktoś by miał chęć, to nie ma problemu. Jeszcze jeden taki też w tych kolorach Wam pokażę. On jest taki już bardzo delikatny. Tutaj jest tylko jedna warstwa tej siatki, jest taki prawie niewidoczny. Tylko ta lamówka jest widoczna w kolorze takiego pudrowego różu. Też jest przepiękny, przepiękny, zobaczcie. Ale znowuż ma tą ozdobę taką bardziej obfitą. No i po prostu są przecudne te fascynatory. Zobaczcie, jak one nadają szyku całej stylizacji. No oczywiście tutaj strój nieodpowiedni mam, ale gdyby była na przykład jakaś piękna sukienka albo garsonka, to jak najbardziej by było lepiej. Więc takie fascynatory oczywiście w różnych kolorach. Mogą być czarne, mogą być czerwone, mogą być brązowe, granatowe, jakie tylko sobie życzycie. Tutaj w salonie kapeluszy zamówisz, więc zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Pa!